Witajcie, bracia i siostry w Jezusie Chrystusie. Witam wszystkich z miłością w sercu. Niech będzie pochwalony Ojciec Niebieski, Jezus Chrystus i Duch Święty, teraz i zawsze. Miłość Boga Ojca Wszechmogącego niech będzie z nami. Bracia i siostry, trzeba najpierw zadbać o czystość wewnętrzną, czystość serca i myśli, a wtedy w konsekwencji wszystko inne, słowa i czyny, stanie się człowiekowi czyste i znajdzie odpowiednie miejsce w ludzkiej hierarchii wartości. Owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami, mając życie od ducha. Do ducha się też stosujmy. Oto Słowo Boże. Drodzy w sercu Jezusa, bracia i siostry, z wdzięcznością i miłością módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Zmiłuj się nade mną, Panie, w łaskawości swojej. W ogromie swej litości zgładź nieprawość moją. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz w prawie pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą. Błogosławiony, kto zaufał Panu. On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. Liście jego nie więdną, a wszystko, co czyni, jest udane. Błogosławiony, kto zaufał Panu. Po mrokach nocy nowy dzień nastaje, dzień pełen blasku słonecznych promieni. Niech Jego światło wzmocni w nas nadzieję życia bez winy. Wśród złudy świata wciąż szukamy drogi, która prowadzi do Bożej jasności. Więc Cię prosimy, miłosierny Panie, chroń nas od grzechu. Ucieczko nasza, Boże Wszechmogący, Ojcze i Synu, i Duchu Jedności, niech Tobie będzie cześć i uwielbienie, teraz i zawsze. Amen. Niech Jezus Chrystus kształtuje duszę Twoją według woli swojej i odwiecznych zamiarów swoich. Niech miłosierny Jezus otoczy opieką i błogosławi dom, w którym mieszkasz. Bracia i siostry, niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.
Niech Ci Bóg wynagrodzi Twoje dobre serce. Niech miłość Jezusa prowadzi nas przez życie. Zostań z Ojcem Niebieskim, Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym. Szczęść Boże!